Przed chwilą pan powiedział i zachęcił wyborców do bojkotowania referendum komorowskiego. Jakie są za tym argumenty? Referendum to w ogóle najprawdopodobniej zostanie uznane przez Trybunał, być może jeszcze przed referendum za sprzeczne z Konstytucją, przynajmniej ta część, która mówi o JOW-ach, ponieważ nie może być przedmiotem referendum sprawy konstytucyjne, a akurat wybory prezydenckie są wpisane do Konstytucji. Po drugie, pytanie trzecie jest nonsensownie sformułowane. Ono mówi, czy chcesz zniesienia, utrzymania obecnego systemu. Ale jak odpowiem nie, to może oznaczać, że chcę podwoić te pieniądze na partie, albo na przykład powiedzieć, że tylko dwie partie dostają te pieniądze, albo że 1% ze wszystkich. To też jest zmiana. To wszystko jest zmiana tego systemu, w związku z tym nie wiadomo, za czym człowiek tak naprawdę głosuje. Natomiast punkt trzeci jest też niedociągnięty, bo trzeba powiedzieć jasno, że zasada in dubio pro reo, czyli w razie wątpliwości za oskarżonym, musi być stosowana nie tylko w prawie podatkowym, ale również na przykład w sprawach o molestowanie, gdzie też się pakuje faceta z reguły do kryminału i potem on się musi tłumaczyć, że jest niewinny. Także to jest podstawowa zasada konstytucyjna i takie rzeczy jak, że prawo nie działa wstecz, in dubio pro reo, lex posterior derogat priori, powinny być wpisane do konstytucji. A jakiś komentarz do pytań, jakie proponuje PiS do swoim referendum? No to już tego nawet, szczerze mówiąc, nie czytałem. Dziękuję. Dobrze, dziękuję, proszę.